Wybiła godzina 12:30, więc kontynuujemy 9. Cashless Congress. Zdalny dostęp do własnych pieniędzy za pomocą komputera czy telefonu to z jednej strony wygoda, a z drugiej strony ryzyko, że staniemy się ofiarą cyberprzestępców. Jak zapewnić konsumentów bezpieczeństwo płatności elektronicznych? Zapraszam serdecznie do wzięcia udziału w kolejnym panelu Cyberbezpieczeństwo sektora finansowego, a cyfrowy konsument. Jarosław Biegański, ekspert Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa, doradca zarządu Związku Banków Polskich, wraz ze swoimi gośćmi będzie rozmawiać o tym, jak rynek finansów wykorzystuje nowe technologie w walce z cyberprzestępcami. Przepraszam. Nasi goście i moderator wszyscy będą online i już są z nami. Dzień dobry, czy mnie słychać? Bardzo dobrze. Pozwólcie, że ja przedstawię moich gości, których zaprosiłem do tej dyskusji. W takim razie oddaję panu tą wirtualną scenę. Dziękuję bardzo. Zaprosiłem do naszej dyskusji panią dyrektor linii biznesowej Podpis Elektroniczny w KIR, Elżbietę Włodarczyk, która jest ekspertem z zakresu infrastruktury klucza publicznego, uczestniczyła w pracach nad utworzeniem jednego z pierwszych w Polsce komercyjnych centrów certyfikacji. Odpowiada za obszar podpisu elektronicznego i usług zaufania oraz ich zgodności z rozporządzeniem AIDA z przepisami polskiego prawa. Od 2001 roku pani Elżbieta kieruje Centrum Certyfikacji Szafir, świadczącym usługi kwalifikowane i niekwalifikowane. Jako kolejnego gościa do naszej rozmowy zaprosiłem pana Krzysztofa Zielińskiego, dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Pan Krzysztof to doświadczony menadżer, od wielu lat zajmujący się bezpieczeństwem informacji, ale także aktywnie uczestniczący, biorący udział w życiu związanym z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa całego sektora finansowego, bo jest współtwórcą pierwszego w Polsce utworzonego w strukturze Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego sektorowego zespołu CESIRT, dedykowanego sektorowi finansowemu, czyli to nie tylko banki, to są także instytucje płatnicze, sektor ubezpieczeniowy. I kolejną osobą, którą zaprosiłem, jest pan Aleksander Naganowski, dyrektor do spraw rozwoju biznesu cyfrowego w europejskim oddziale Mastercard Europe. I pan Aleksander jest odpowiedzialny za zespół rozwoju nowego biznesu, który skupia się na innowacjach płatniczych oraz na współpracy z nowymi partnerami technologicznymi i biznesowymi, takimi jak operatorzy telekomunikacyjni, producenci sprzętu, dostawcy usług cyfrowych i oprogramowania. Co najważniejsze, koordynuje też rozwój technologii takich jak host card emulation, czyli tokenizacja, masterpass i w tym momencie chciałbym przywitać wszystkich bardzo serdecznie i korzystając z tego, że mamy też hybrydową konferencję, cieszę się, że jesteśmy w różnych miejscach, ale możemy być z wami, proszę państwa, a powiem, że jako wstęp do naszej dzisiejszej rozmowy chciałbym wrócić do dnia wczorajszego, gdzie bardzo zainspirowała mnie też rozmowa, która odbywała się w panelu pod tytułem Rewolucja w e-handlu, gdzie przedstawiciel grupy Allegro, ale też i Polskiego Standardu Płatniczego, panowie prezesi wypowiadali się na temat tego, jakie są oczekiwania od dostawców usług płatniczych, czego oczekuje klient. I ja w tamtej rozmowie nawet sobie zwróciłem uwagę na kilka ciekawych tez, które się pojawiły i między innymi tam była informacja o tym, że oczekujemy, żeby klient zakończył płatność, która będzie trwać krócej niż jedna minuta, że smartfon będzie tym narzędziem, które dostarczy możliwość płacenia, a z ciekawych rzeczy, które usłyszałem, mówię ciekawych, bo rzeczywiście dla mnie one są ciekawe, usłyszałem informację, że PSD2 przeszkadza użytkownikom, dlatego że płatnik nie lubi dwuskładnikowego uwierzytelnienia. I ja powiem tak, że jest to wyzwanie dla bezpieczeństwa usług finansowych i dla cyberbezpieczeństwa, czyli pola, na którym my w tej chwili najbardziej pracujemy, my jako oficerowie odpowiedzialni za bezpieczeństwo. I w tym kontekście chciałem poprosić pana Krzysztofa, żeby na początek naszej rozmowy trochę opowiedział o tych wyzwaniach właśnie związanych z bezpieczeństwem. Jakie zagrożenia w tej chwili najczęściej obserwujemy, aby spróbować w kolejnej części dyskusji pomyśleć, jakie rozwiązania możemy zaadresować, jakie są dobre praktyki.
Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie do panelu. I tak odpowiadając na pana pytanie, z naszych obserwacji wynika, że rzeczywiście liczba cyberataków i ich różnorodność stale rośnie. I to zwłaszcza w kontekście tych ataków na klientów instytucji finansowych. Do intensyfikacji tych działań grup cyberprzestępczych prowadzących ataki na klientów przyczyniła się na pewno też pandemia, która w oczywisty sposób wpłynęła na zachowania konsumentów. Ludzie ograniczeni obostrzeniami przenieśli swoje działania konsumenckie do internetu, wykorzystując to medium jako czy kanał zakupów, czy miejsce pracy, rozrywki, czy spotkań ze znajomymi. Ataki na klientów są coraz lepiej zorganizowane i dokładniej planowane przez te grupy cyberprzestępcze i prowadzone są, jak już wspomniałem, przez międzynarodowe grupy przestępcze, które kradną środki finansowe klientów. Są to w głównej mierze ataki socjotechniczne, które podlegają tak naprawdę ciągłej ewolucji i modyfikacjom. To, co obserwujemy, to scenariusze osób dotyczących czy inwestycji w kryptowaluty, czy przez wykorzystywanie serwisów sprzedażowych, fałszywe telefony od przestępców podszywających się pod pracowników banku, fałszywe strony bankowości elektronicznych, dystrybuowane różnymi kanałami złośliwe oprogramowanie, zarówno na komputery stacjonarne, jak i urządzenia mobilne klientów. To są podszywające się pod instytucje zaufania publicznego lub organy państwa te zorganizowane grupy przestępcze, rozsyłające również spam przy pomocy czy maili, czy przy pomocy SMS-ów, zawierające linki do fałszywych sklepów internetowych i oczywiście przez które cyberprzestępcy pozyskują czy wykradają poświadczenia klientów do bankowości elektronicznej. Ta ewolucja scenariuszy, którą obserwujemy, to jest taki proces stały i ciągły i cyberprzestępcy to już nie są pojedyncze osoby, które jeszcze powiedzmy kilka lat temu działały na rynku tym cyberprzestępczym. Tak jak powiedziałem i podkreślę, te zorganizowane grupy dostosowują swoje działania zarówno do zachowań klientów w sytuacji na rynku, sytuacji na świecie, na przykład te oszustwa, które się pojawiały związane ze szczepionkami COVID, dofinansowania do działalności gospodarczej w związku ze sytuacją epidemiczną, to wszystko świadczy o tym, że cyberprzestępcy analizują to, co się dzieje, w jakiejś rzeczywistości żyjemy i te swoje działania też dostosowują do tych nowych produktów, usług oferowanych w internecie. Jeżeli chodzi o takie incydenty i scenariusze działań, które najczęściej teraz się pojawiają i wynikają też z naszych analiz i obserwacji, to oczywisty fakt kupowania przez internet spowodował, że oszuści i zamawiania gdyby tych zakupów przez internet spowodował, że oszuści mocno eksploatują ten obszar ataków wysyłania fałszywych wiadomości e-mail oraz SMS-ów podszywających się pod firmy kurierskie. I w treści wiadomości zazwyczaj znajduje się, znaczy zazwyczaj, tak naprawdę znajduje się fałszywa informacja o konieczności dopłaty do paczki, przesłany link, który się tam znajduje, czy w wiadomości mailowej, czy w SMS-ie, prowadzi do fałszywego panelu bankowości elektronicznej. Po wprowadzeniu tam loginu i hasła oczywiście automatycznie te dane trafiają do cyberprzestępców, którzy są w stanie te środki finansowe skąd klientów wyprowadzać. Ostatni rok to też taki znaczny wzrost ataków na tak zwanego kupującego. Byliśmy przyzwyczajeni do ataków na sprzedawcę, tak? Czyli kupowaliśmy, czy znajdowaliśmy w internecie towar w atrakcyjnej cenie, płaciliśmy za niego, ten towar nigdy nie przychodził, traciliśmy pieniądze, natomiast teraz ten scenariusz został przebudowany przez przestępców. Wprawdzie się pojawia, ale teraz pojawiła się metoda ataku na kupującego, czyli oszuści podszywają się pod osoby, które chcą od nas coś kupić i atakują te osoby, które są różne towary czy przedmioty na takich dość popularnych portalach sprzedażowych i te osoby mówią o cyberprzestępcach, odzywają się do tych sprzedających, podając się za potencjalnego kupującego, udają zainteresowanie zakupem przedmiotu, przesyłają do sprzedającego link z fałszywą stroną służącą do tak zwanego odbioru środków finansowych, nakłaniając tego sprzedającego do podania danych na tej stronie, fałszywej oczywiście danych karty, na którą zostanie przelana kwota za zakup towaru. I oczywiście po wprowadzeniu takich danych czy numeru karty na takiej stronie trafiają te dane do oszustów, którzy czyszczą te karty ze środków finansowych. W ostatnim kwartale też bardzo popularny był atak na cyberprzestępców podszywających się pod PGE, wysyłających SMS-y z linkami do dopłaty do rachunku. Oczywiście taki link, jak już w każdym z tych scenariuszy, prowadzi do fałszywej strony bankowości elektronicznej, gdzie przestępcy wykradają dane do logowania. Z innych ataków SMS-owych można wyróżnić fałszywe SMS-y z informacją o możliwością odbioru środków finansowych z tarczy antykryzysowej, czy SMS-y podszywające się pod policję z informacją o konieczności dopłaty do mandatu i oczywiście fałszywym linkiem do płatności.
Mogą to być, i czy były też w ostatnim kwartale, były to informacje od fałszywego operatora telekomunikacyjnego z informacją o konieczności dopłaty do rachunku, SMS-y podszywające się pod bank, z informacją o problemach z bezpieczeństwem i linkiem do fałszywej strony bankowości, czy chociażby też informacje podszywające się pod służby celne z informacją o wstrzymaniu jakiejś paczki, na którą oczekujemy potencjalnie z zagranicy. Bardzo często też pojawiał się scenariusz telefonicznego ataku na klientów. To są telefony od cyberprzestępców, którzy podszywają się czy pod pracowników banków lub pracowników giełd kryptowalutowych. W obydwu przypadkach oszuści tak naprawdę manipulują użytkownikiem tak, aby nakłonić go do instalacji w swoim komputerze lub telefonie aplikacji do pomocy zdalnej i potem z pomocą tej aplikacji wyprowadzają środki finansowe z kont klientów. W okresie rozliczeniowym standardowo pojawiają się też fałszywe maile i SMS-y z możliwością odbioru podatku VAT, kierujące na fałszywą stronę Ministerstwa Finansów i też wyłudzające dane do logowania. Pojawiają się oczywiście w trochę mniejszej skali, ale też jest ich sporo w związku właśnie z sytuacją epidemiczną, czyli tymi obostrzeniami, zamknięciem kin, wielu konsumentów zaczęło korzystać z takich mediów streamingowych, więc pojawiają się mocne ataki phishingowe, intensyfikują się ataki phishingowe pod te serwisy streamingowe. Trafiają one w formie wiadomości mailowych z prośbą o koniecznością zapłaty za usługę, oczywiście z fałszywym linkiem do strony płatności. No i standardowo też przestępcy dystrybuują wszystkimi możliwymi kanałami złośliwe oprogramowanie, czy na urządzenia mobilne, czy na urządzenia stacjonarne, infekując nasze komputery czy telefony. Nakłaniają nas do instalacji fałszywych aplikacji, czy fałszywych aplikacji firm kurierskich, czy chociażby wykryta przez nasz zespół CSIR fałszywa aplikacja podszywająca się pod Protego Safe, czyli tą aplikację związaną z ochroną czy działaniami rządu w związku z pandemią koronawirusa, czy też aplikacje, które się podszywają pod tak naprawdę legalne aplikacje lojalnościowe niektórych sklepów. Po zainfekowaniu takiego telefonu z właściwym oprogramowaniem, te złośliwe aplikacje, czyli cyberprzestępcy, podstawiają użytkownikowi fałszywy panel do logowania. W trakcie uruchomienia aplikacji bankowości elektronicznej wprowadzamy na ten panel nasze dane do logowania, one automatycznie trafiają do cyberprzestępców. To złośliwe oprogramowanie jest na tyle zaawansowane, że śledzi również nasze SMS-y, czyli przestępcy są w stanie wyłudzić również te kody jednorazowe przesyłane za pomocą SMS-u. I to chyba są takie główne trendy, które obserwujemy w ostatnim kwartale czy w ostatnim roku pandemii. Panie Krzysztofie, dziękuję za taką aktualizację tego, co się obecnie dzieje, bo świadomość zagrożeń to jest bardzo ważna rzecz, jeżeli mówimy o bezpieczeństwie. Ja chciałem tylko powiedzieć, że w ostatnim czasie też przeglądałem statystyki Narodowego Banku Polskiego i z jednej strony tutaj już na tym kongresie była mowa, że zachowania konsumentów uległy zmianie w związku z pandemią i to widać, że przejście aktywności do internetu jest bardzo duże i do płatności bezgotówkowych. I przeglądając te statystyki dotyczące transakcji przestępczych, zauważyłem następującą prawidłowość, że średnia kwota transakcji przestępczej w roku 2020 oscylowała dla karty płatniczej w okolicach kwoty 200 zł, a dla transakcji dokonywanych z wykorzystaniem usług bankowości elektronicznej to była kwota rzędu 6200. Tutaj nasuwa się taki wniosek, że jednak sprawcy potrafią zrobić transakcję przestępczą i to jest według mnie największe zagrożenie z wykorzystaniem silnego uwierzytelnienia. I to jest ten właśnie problem, który wydaje się, że teraz dzisiaj jest dużym wyzwaniem. Jeszcze zanim zapytam pana Aleksandra o odpowiedź, jaka technologia może tutaj zwiększyć bezpieczeństwo takich płatności, ja mam jeszcze pytanie do pana Krzysztofa. W kontekście pomysłów czy dobrych praktyk, jakie zaobserwował KNF właśnie w zakresie dostawców usług płatniczych, którzy mogą pomóc konsumentom, myślę też nie tylko w tym wymiarze twardym technologii, ale też i edukacyjnym. Tak. Zdecydowanie świadomość czy budowanie świadomości klientów czy konsumentów w zakresie cyberzagrożeń to jest podstawowa i pierwsza linia zarówno dla tych klientów, jak i dla instytucji finansowych, bo niestety skuteczność wszystkich tych ataków wynika z tej niskiej świadomości użytkowników.
istotne jest dotarcie nie tylko do ludzi młodych i zorientowanych w cyfrowym świecie, ale także do tych osób trochę starszych czy mniej obecnych w mediach społecznościowych. Możemy tutaj mówić o takich działaniach, które obserwujemy i które jak najbardziej popieramy i doceniamy jako nadzór. Mówimy tutaj o tych kampaniach, takich szeroko zakrojonych kampaniach edukacyjnych czy społecznościowych, społecznych, przepraszam, nie tylko poprzez internet, ale również poprzez radio, prasę lub telewizję. I tak naprawdę w obecnych czasach strona, gdzieś podstrona z informacjami o bezpieczeństwie to nie jest wystarczająca do tego, żeby edukować społeczeństwo. Jako dobrą praktykę obserwujemy też działania przy kontaktach dostawców usług z klientem, czyli już nawet w przypadku onboardingu, czy w przypadku wysłania nowej karty, do karty takiej dołączane są informacje na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa, ale widzimy też taką pozytywny odbiór przez klientów tych informacji wysyłanych przy pomocy aplikacji mobilnych wykorzystywanych przez banki. To naprawdę doceniamy te działania sektora bankowego, bo widać te działania i one są tak naprawdę dostrzegane zarówno przez nas, jak i przez klientów, no i jednak budujemy tą świadomość w klientach, a to jest ta podstawowa linia obrony. Działamy też jako nadzór, bo to też może warto o tym wspomnieć, że jako nadzór też edukujemy, staramy się edukować tych konsumentów. Tutaj jako przykład mogę podać prowadzoną przez nas kampanię wspólnie z policją, kampanię Uwaga Cyberosus, gdzie ostrzegaliśmy przed telefonami od przestępców nakłaniających klientów do inwestycji w kryptowaluty. I to była taka kampania ogólnopolska, publikowana w internecie, ale też dość wyraziste spoty radiowe pojawiły się w takich radiach o ogólnopolskim zasięgu, jak Radio Z czy RMF. No i też jako zespół CESI prowadzimy szereg działań edukacyjnych, publikując ostrzeżenia zarówno na stronie internetowej, jak i w mediach społecznościowych, informując o tych popularnych metodach ataków na klientów, informujemy o wykrywanych przez nas fałszywych domenach internetowych, ale również te informacje są później dystrybuowane w internecie na poczytnych portalach. I to, co dostrzegamy też i bardzo nam się podoba, że jeżeli pozwolę sobie użyć takiego stwierdzenia, to te próby dostawców usług dotarcia właśnie do tych mniej obeznanych z cyfrowym światem klientów, osób starszych. Mówię tutaj o tych publikacjach, które pojawiają się w prasie drukowanej. Tak? Wszyscy klienci, którzy korzystają z internetu, traktują internet jako podstawowe źródło informacji. Jest nadal masa klientów i duża grupa konsumentów, którzy jednak czytają nadal gazety. I informacje o tych zagrożeniach, które się pojawiają w gazetach, są bardzo dobrym kierunkiem. Też zaczęliśmy taki cykl publikacji teraz w 19 regionalnych dziennikach, drukowanej prasie na temat tych najbardziej popularnych metod wykorzystywanych przez cyberprzestępców do pozyskiwania czy kradzieży tych środków finansowych klientów. To jest dobry kierunek. To jest bardzo dobry kierunek, bo tak jak mówię, obejmujemy tymi działaniami, mówię tutaj o całym rynku finansowym, obejmujemy tymi działaniami szerokie spektrum tego społeczeństwa i budujemy tą świadomość, co oczywiście w perspektywie czasu też wpłynie na ich zachowania w internecie. Dziękuję bardzo za te informacje. Ja to podsumuję jednym zdaniem, że każdy kanał komunikowania o zagrożeniach i prowadzenia edukacji na rzecz cyberbezpieczeństwa jest ważny. I tutaj teraz chciałbym trochę zmienić dyskusję, już przejść w stronę technologii i zapytać pana Aleksandra, jak na te zagrożenia może odpowiedzieć technologia, jakie trendy czy dobre praktyki z tego punktu widzenia możemy zaproponować rynkowi. Tak, to bardzo ciekawe, co usłyszeliśmy z ust pana dyrektora, bo rzeczywiście nie ma już w tej chwili bezpiecznego kanału, nie ma bezpiecznego, nawet silnego rozwiązania. Taka w zasadzie ciekawa charakterystyka, bo wspominał pan o tym, że jest zupełnie inna średnia wartość tego nadużycia związanego z płatnościami kartami, w stosunku do tego, do nadużyć związanych z przejęciem konta czy dostępu online do bankowości. I ja mógłbym tu nawet pójść kawałek dalej. Na karcie jest napisany numer karty, a numeru czy identyfikatora klienta w bankowości elektronicznej zasadniczo nikt nie zna. I mimo to te średnie wartości tak się układają. Oczywiście jest bardzo wiele czynników, które się na to składają. Natomiast dlaczego o tym mówię? Dlatego, że karty od samego początku swojego istnienia musiały się zmagać z tym, że karta musi być narzędziem, którego się łatwo używa w bardzo różnych kontekstach zakupowych, a jednocześnie, mimo że ten numer karty jest napisany na niej po prostu i każdy może go zobaczyć w zasadzie,
musieliśmy być w stanie zabezpieczyć środki finansowe, do których ta karta wjedzie. Więc jasne jest to, że bardzo wiele rozwiązań, które działają w tle, które monitorują transakcje, monitorują zachowania nie tylko użytkowników, ale też tego środowiska akceptującego transakcje, czyli jakby wykrywanie tego, że w danym punkcie coś dziwnego się dzieje, już kolejny klient robi podejrzaną transakcję, może to tak naprawdę nie on, tylko ten punkt robi te transakcje w imieniu klientów. To jest charakterystyka naturalna systemów, które zabezpieczają transakcje kartowe. Natomiast w Mastercard idziemy o krok dalej, odpowiadając właśnie na zagrożenia, które dzisiaj dotyczą właśnie nie tylko samej karty czy samej transakcji płatniczej, ale tego kontekstu, w którym ona funkcjonuje, czyli silnego uwierzytelnienia czy dostępu do bankowości elektronicznej, bo właściwie żadne silne uwierzytelnienie nie będzie silne, jeżeli kanał, którym ono jest realizowane, zostanie przejęte przez przestępcę. Czyli czy to limity kartowe, czy jakiekolwiek inne zachowanie karty można skonfigurować przez kanał bankowości elektronicznej, więc jak jej odpowiednio nie zabezpieczymy wspólnie, to i karty, i bieżące środki na bieżących rachunkach padną tego ofiarą. Stąd rozwiązania, które opierają się o najnowsze technologie, o najnowsze koncepty, czyli z jednej strony uczenie maszynowe, które pozwala nam na bardzo elastyczne dostosowywanie różnych mechanizmów, z drugiej strony obserwacja zachowania użytkownika. To wszystko składa się na biometrię behawioralną czy biometrię pasywną, tutaj jest kilka powiązanych pojęć, która pozwala na to, żeby obserwując zachowanie klienta, czyli na przykład to, jak szybko wprowadza niektóre dane, jak szybko porusza się czy w jakiej formie, czy z jaką prędkością porusza się po serwisie elektronicznym, czy jakiego urządzenia używa, czy to urządzenie się może zmienia w czasie, może klient miał iPhone'a, a teraz nagle ma jakieś niezidentyfikowane urządzenie pod systemem Linux, którego raczej dotychczas nigdy nie używał. Wszystkie tego typu sygnały pozwalają nam wyłowić z tego ogromnego stogu siana interakcji z klientami pojedyncze igły, które sygnalizują, że z tym klientem, z tą interakcją jest coś nie tak. Może to jest cały czas ten sam klient, ale ktoś przejął jego urządzenie, może ktoś się pod niego podszywa, a ponieważ te kanały dostępu to właśnie nie tylko transakcje płatnicze, ale właśnie wykorzystywanie strony internetowej banku, wykorzystywanie strony internetowej serwisu, gdzie coś kupujemy, czy wreszcie właśnie wykorzystanie urządzenia mobilnego i różnych aplikacji, to im więcej mamy interakcji, im więcej jest takich sygnałów, tym dokładniejsze, tym lepiej działające są te rozwiązania. Stąd funkcje, które tak naprawdę integrowane są w bardzo wielu punktach, i jak najbliżej obserwują, nazwijmy to, tego klienta, dają najlepsze rezultaty, bo finalnie nie chodzi o to, żeby klientowi utrudnić korzystanie, ani żeby zbudować bardzo, bardzo szczelne systemy, które by go tak uwierzytelniały explicite, czyli wymagałyby podawania haseł i tak dalej, bo to też na pewno Państwo towarzyszący w tym panelu potwierdzą, jeżeli zaczniemy wymagać od klienta przy każdej płatności czy przy każdym logowaniu hasła minimum 20 znaków, minimum 30 małych liter, dużych i tak dalej, to co się stanie? Klient co najmniej będzie miał to hasło wszędzie takie samo, jeżeli po prostu sobie go nie zapisze na kartce i nie włoży do kieszeni, no bo fizycznie on musi co chwilę je podawać, więc ona na pewno nie będzie silną metodą. I to jest problem. Gdzieś jest zawsze taki poziom, kiedy ta siła uwierzytelnienia zaczyna się zderzać z tym, że po prostu ono jest praktycznie nierealizowalne, więc co z tego, nawet jest taka debata, nie wiem, czy pan Krzysztof to potwierdzi z własnego doświadczenia, była taka debata, na ile klientów należy zmuszać do zmiany haseł, bo okazało się, że w niektórych badaniach zmuszanie do zmiany haseł powodowało, że one były coraz słabsze, no bo klient po prostu nie był w stanie co miesiąc wpaść na nowe, silne hasło i jeszcze je zapamiętać. Więc to jest niezwykle ciekawe. Tak, właśnie to jest niezwykle ciekawe, jak budować te zabezpieczenia, żeby one towarzyszyły klientowi cały czas, ale jednocześnie nie były takim potykaczem nieustannym, bo w końcu klienci się wściekną i po prostu pójdą gdzie indziej. Myślę, dziękuję panie Aleksandrze. Myślę, że tutaj technologia działająca w tle będzie odpowiedzią i między innymi myślę tutaj o technologii behawioralnej, czyli analiza zachowań klienta, czyli ta biometria statyczna,
ale też i być może biometria dynamiczna, czyli klient autoryzujący transakcje w sposób bardzo łatwy, prosty, dlatego że autoryzuje na zasadzie, że czyli opieramy się ten trzeci faktor, czyli coś, kim jestem. I to będzie, myślę, że też trend, który będzie wzmacniał bezpieczeństwo, czyli jeżeli chcemy używać jakiejś aplikacji, to być może też zalogujmy się najpierw za pomocą odcisku palca albo przez zrobienie selfie. Natomiast tak jeszcze tutaj rozmawiając trochę o kartach płatniczych, przypomniałem sobie wczorajszy panel, gdzie była mowa o strategii płatności dla Europy i tam wybrzmiało to był ten panel prowadzony w języku angielskim, gdzie regulator europejski zaczyna myśleć również o ochronie klienta, dając dla innych metod płatności coś, co w kartach jest od dawna, myślę o chargebacku, czyli kiedy usługa jest niedostarczona, klient płacący kartą otrzymuje środki, natomiast w przypadku innych metod płatności nie jest to takie proste i to już zależy od polityki dostawcy usługi płatniczej. I wydaje się, że jeżeli mówimy o przewadze w tej chwili, jaką karty mają, to właśnie ta usługa chargeback, kiedy ja mogę pójść do swojego banku i złożyć reklamację, że ktoś mi nie przysłał mojego towaru lub usługi nie dostarczył, którą zamówiłem i zapłaciłem kartą, więc myślę, że dla konsumentów to będzie też informacja, żeby o tym pamiętać, że są metody, które dają trochę więcej komfortu, chociaż tak jak mówimy, ta karta płatnicza też jest podatnym kąskiem dla sprawców, bo również nie tylko numer karty, ale też i podpięcie karty do innej portmonetki elektronicznej jest też elementem modus operandi, które się w cyberprzestępczości zaczęło pojawiać. Patrzę też na zegar i nie chciałbym postawić w niekomfortowej sytuacji pani Eli, dlatego ja słuchając z zainteresowaniem o tych zagrożeniach i technologii, to chciałbym jeszcze się zapytać, jak KIR może wspierać konsumentów w zapewnieniu bezpieczeństwa usług cyfrowych, bo nasz panel to jest także cyfrowy konsument i tutaj bym chciał poprosić o komentarz panią Elżbietę. Dziękuję bardzo za zaproszenie do panelu. KIR jest przede wszystkim hubem technologicznym i kluczowym elementem polskiego systemu płatniczego. Udostępniamy dwa rozwiązania, które myślę bardzo dobrze realizują tutaj te potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa usług cyfrowych. Tymi usługami, tym rozwiązaniem jest Moje ID oraz mSzafir, dwa rozwiązania, które wzajemnie się uzupełniają. Moje ID to wygodne i bezpieczne narzędzie potwierdzania tożsamości online w usługach zarówno komercyjnych, jak i w administracji. Pozwala na potwierdzenie tożsamości bez konieczności osobistej wizyty, czy to w punkcie obsługi klienta, czy to w urzędzie, czy też umawiania spotkania z kurierem. Pozwala uniknąć mało również komfortowych metod weryfikacji, takich jak skanowanie dokumentów, robienie zdjęć, które wykorzystywane są przez niektórych dostawców usług. To rozwiązanie, Moje ID, działa w oparciu o środki identyfikacji elektronicznej udostępniane przez bank. Środki identyfikacji elektronicznej zostały zdefiniowane w rozporządzeniu eIDAS, więc mówimy tutaj o rozwiązaniu, które działa nie tylko i wyłącznie w Polsce, ale zapewnia pełną zgodność z przepisami unijnymi. Dostawcą tożsamości, jednocześnie wydawcą środków identyfikacji elektronicznej w tym rozwiązaniu jest bank, które dysponuje zweryfikowanymi informacjami o kliencie, chroni je również kompleksowo w swoim systemie bankowości elektronicznej. Jak zatem to działa? Użytkownik na każdym etapie, należy to pamiętać, ma możliwość podążania za całym procesem, ma pełną wiedzę na temat wykonywanych działań, wyraża zgodę na kolejne czynności podejmowane w ramach procesu weryfikacji tożsamości. Czyli chcąc na przykład skorzystać z dowolnej usługi, na przykład logując się na swoje konto pacjenta czy do dostawcy różnego rodzaju usług, użytkownik wybiera bank, przy pomocy którego chce potwierdzić swoją tożsamość. Korzysta więc z narzędzia, które zna, któremu ufa, co do którego również bank wspiera go w edukacji i w świadomości tego, jak to narzędzie działa. Następnie użytkownik loguje się do swojej bankowości elektronicznej, korzystając z narzędzi, które udostępnił mu właśnie bank. Wyraża zgodę na potwierdzenie swojej tożsamości, jak również wyraża zgodę na udostępnienie danych w określonym celu do określonego dostawcy. Zatem klient ma pełną kontrolę nad całym procesem, który jest przeprowadzony. Również w dowolnym momencie może przerwać ten proces i zrezygnować z jego kontynuacji.
To jest istotna rzecz, że dane, które są wymieniane, potwierdzane w ramach systemu Moje ID, wykorzystywane są tylko i wyłącznie jednorazowo. Zatem mówimy tutaj rzeczywiście o usłudze, która się dzieje w pełni online, tu i teraz, bez możliwości reużycia tych danych w celu przeprowadzenia jakiegoś fraudu. Z tego rozwiązania może dzisiaj skorzystać 13 milionów użytkowników. Drugim rozwiązaniem, o którym wspomniałam, to podpis elektroniczny, który KIR udostępnia online. Teraz również w usłudze, która można uzyskać bez wychodzenia w domu, właśnie potwierdzając swoją tożsamość zdalnie, korzystając właśnie z mojego ID. Właśnie o to chciałam Pani Elżbieto zapytać, czy usługa Moje ID pozwala na uzyskanie podpisu kwalifikowanego bez konieczności wyjścia z domu, a dzisiaj przy okresie zagrożenia epidemicznego to nadal jest istotna rzecz, żeby być obecnym w świecie cyberprzestrzeni, a jednocześnie potrafić się skutecznie identyfikować bez chodzenia do placówek i składania tam swojego podpisu w placówce, gdzie trzeba jednak ją odwiedzić. Czyli rozumiem, że te Moje ID pozwala na taką usługę, że jesteśmy w stanie podpis kwalifikowany sobie uzyskać. Dokładnie. KIR od lat był znany jako dostawca rozwiązań w zakresie podpisu elektronicznego, takiego tradycyjnego, wydawanego na karcie kryptograficznej. Wiązało się to z koniecznością wizyty naszego oddziału bądź też placówki banku współpracującego. Natomiast od ubiegłego roku wszyscy klienci mogą skorzystać z podpisu kwalifikowanego generowanego w pełni online. Czyli użytkownik przed uzyskaniem takiego certyfikatu najpierw potwierdza swoją tożsamość z wykorzystaniem mojego ID. Mamy tutaj więc silne uwierzytelnienie, jak również bank, który gwarantuje tożsamość użytkownika, który siedzi po drugiej stronie komputera. Na podstawie danych uzyskanych z banku generujemy certyfikat kwalifikowany, który to użytkownik może użyć do złożenia podpisu pod dowolnym dokumentem. Dzięki wprowadzeniu tej usługi, również w takiej formule jednorazowej, czyli możliwości uzyskania certyfikatu jednorazowego, którego mogę użyć tylko jeden raz do podpisania jednego dokumentu, poszerzyliśmy znacznie grono osób, które korzystają w ogóle z tego rozwiązania. Do tej pory podpis elektroniczny był głównie domeną administracji firm, które wykorzystywały podpis elektroniczny w relacjach właśnie narzuconych bardzo często przez przepisy prawa. Natomiast skorzystanie z tego podpisu mobilnego dało możliwość również podpisywania elektronicznie prawnie wiążących dokumentów przez osoby fizyczne. Czyli dzięki temu właśnie możemy już nie zamawiać tego wspomnianego na początku kuriera. Nie musimy pracować na dokumentach papierowych, możemy całą relację z naszym partnerem biznesowym przeprowadzić w pełni online i mamy już wdrożenia zrealizowane wspólnie na przykład z PKO Bankiem Polskim, dzięki którym klienci banku mogą podpisywać umowę w pełni online, bez wychodzenia z domu, co właśnie szczególnie w tych obecnych czasach jest dla klientów szczególnie istotne. Co ważne należy również podkreślić, to to, że mówimy o rozwiązaniu, które zapewnia prawne bezpieczeństwo zarówno klientowi, który korzysta z takiego rozwiązania, który jest autorem podpisu elektronicznego, jak i również stronie, która przyjmuje takie podpisane dokumenty. Mówimy tutaj o kwalifikowanym podpisie elektronicznym, równoważne pod względem skutków prawnych. To niestety muszę Pani przerwać. Bardzo dziękujemy za te wszystkie uwagi. Niestety... Dziękuję też. Widzę, że czas się nam zakończył. Ja pozwolę sobie tylko podsumować jednym zdaniem, że pamiętajmy, że mamy technologię, ale świadomość użytkownika jest bardzo ważna, czyli wysiłki związane z edukacją są nadal na pierwszym miejscu, bo bezpieczny użytkownik to jest bezpieczeństwo płatności. Bardzo dziękuję moim gościom za udział w tym panelu. Widać, że czas nam się skończył szybciej niż spodziewaliśmy się tego. Bardzo Państwu dziękuję. Brawa. Dziękuję bardzo. Brawa dla naszych gości. Dziękujemy.